Karolina Opolska, zapraszam na przestępstwo niedoskonałe. Zabójca z ogłoszenia mordował za drugim razem. Na początku dzwonił do swoich przyszłych ofiar, a były to osoby, które wystawiały domy na sprzedaż. Umawiał się, przychodził obejrzeć nieruchomość, udawał zainteresowanego zakupem i zawsze robił dobre pierwsze wrażenie. To na kolejnym spotkaniu, na tym, na którym rzekomo miał podpisywać umowę, zabijał. A moim gościem jest dzisiaj Jan Gołębiowski, profiler kryminalny, który pracował między innymi nad sprawą zabójcy z ogłoszenia. Dzień dobry. Dzień dobry, zgadza się tak. Ja go nazywam Lokator, bo taki był też kryptonim policyjny nadany i tak mi się ten sprawca właśnie kojarzy z tą, z tą, z tą nazwą. To były dwa zabójstwa. Pierwszy zginął emerytowany lekarz z Warszawy, a pół mniej więcej pół roku później, po kilku miesiącach właściwie od tamtego zdarzenia, rodzina 63-letniej kobiety zgłasza zabójstwo w domu oddalonym zaledwie kilka kilometrów od miejsca pierwszej zbrodni. Jak szybko udało się ustalić, że te dwa zabójstwa zostały popełnione przez tę samą osobę? Nie zgadza się. Rzeczywiście zabójstwa oddziela w zasadzie dokładnie pół roku. Pierwsze było w lutym, drugie było na końcu, na końcu sierpnia, więc dosłownie różnica kilku dni, żeby było pełne, pełne pół roku. No Dość szybko ustalono, że sprawca, tak właśnie ten nazwany przez nas lokator, posługuje się tym samym telefonem. I to, to bardzo szybko jakby pokazało, że no mamy do czynienia z tym samym sprawcą, którego ja bym śmiało nazwał seryjnym. Czy te zabójstwa były w jakiś sposób charakterystyczne? Co się wyróżniało? Tak, były, że tak powiem, zaskakujące ze względu na motywację, która była bardzo zagadkowa. Gdy już było drugie zabójstwo i jakby one zaczęły być wiązane ze sobą, to też się sprawdzało, czy jest jakiś związek między ofiarami. I tutaj nie było żadnego związku, ofiary się nie znały. Mieszkały niedaleko. No w pewnym sensie tak. Jeden mianownik wspólny to była dzielnica, część, część Warszawy, w której zamieszkaliśmy. Więc też widać było, że ten sprawca ogranicza się do, do działania na dzielnicy mokotów. Ale to był jedyny, właśnie jakby część wspólna. I to tak naprawdę być może bardziej to było związane ze sprawcą, jako jego terenem działania, a nie jakaś część, która no wyróżniała, wyróżniała te, te ofiary. No i tutaj właśnie zagadkowa była ta motywacja, ponieważ też się zaczęliśmy zastanawiać, z jakiego powodu sprawca może zabijać. No i oczywiście pierwszy pomysł, na przykład motywacja rabunkowo-ekonomiczna. Najbardziej e. oczywisty wydawałoby no, się. Pierwsza, którą trzeba byłoby też rozważyć. Chociaż statystycznie najbardziej, najczęściej występuje motywacja emocjonalna, czyli jakiś rodzaj konfliktu między przyszłą ofiarą i przyszłym sprawcą. No i tutaj rzeczywiście też tak zwana analiza wiktymologiczna, czyli studium ofiary pozwala to, to rozwikłać. Ale zacznijmy od tej motywacji ekonomiczno-rabunkowej te y, mieszkania, apartamenty. Takie segmenty, bo to, to był jeden, był chyba dom, właśnie wolno stojąca, drugi był takim segmentem. W każdym razie też to też było, jakby, część wspólna, czy coś podobnego między, między ofiarami. Nie były to takie typowe mieszkania w bloku, czy w kamienicy, gdzie było gęstsze, gęstsze zaludnienie. No i też rzeczywiście te, te, te miejsca, mieszkania tych ofiar były troszeczkę zawsze gdzieś tam z boku. Troszkę były w zaroślach, gdzie zwiększa zazielenienie, więc też tak pomyśleliśmy, że, że sprawca też wybiera takie miejsca, które są w pewnym sensie bardziej ustronne, mimo że są w zasadzie no, w, w wielkim mieście mm -hmm. i dzielnica Mokotu w Warszawie też jest bardzo taką no, aktywną, pełną ludzi i mocno, mocno zaludnioną. Te, te mieszkania były przygotowane na sprzedaż lub na wynajem no i można powiedzieć, że w zasadzie nie było tam jakichś takich typowych, wartościowych przedmiotów, które można byłoby ze sobą zabrać. No tak, były opróżnione przed wystawieniem były ogłoszenia. No czy się tam, nie wiem, w jednym była jakaś lodówka, mhm. pralka, więc takie większe, co też zazwyczaj się kojarzy po prostu z włamaniem i kradzieżą, natomiast nie, nie trzeba nikogo zabijać, żeby mhm. ukraść, ukraść pralkę. Przy pierwszej ofierze sprawca nie wyciągnął nawet portfela z kieszeni tej ofiary, więc nie, 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 nie plądrował, nie przeszukiwał samej ofiary, też nie było śladów żadnego plądrowania w mieszkaniu, jakby czyli przy tym pierwszym emerytowanym lekarzu no, za, zabił, żeby zabić. Więc tutaj znowu pojawia się wątek do rozważenia tej motywacji emocjonalnej. Przy zabójstwie tej pani pół roku później zabrał sprawca kartę płatniczą i Płacił około 1700 zł, jeśli dobrze pamiętam, z bankomatu. Natomiast też niedokładnie przeszukał jej rzeczy osobiste. Co też takie ciekawe było, bo zabrał kartę, a nie zabrał 700 zł, które były w portfelu. No więc tu się pojawił jakiś taki rzeczywiście element, nazwijmy to ekonomiczno-rabunkowy. No ale znowu ta kwota 1700 zł, no znowu nie uzasadniała tego całego nakładu sił, bo tu rzeczywiście trzeba przyznać, że sprawca mocno się do tego przygotowywał, był osobą bardzo też ostrożną w swoim działaniu, więc tak, żeby nie wiem, dokonać rozboju, czy, czy napaść na kogoś właśnie za 1700 zł, na ogół to są takie bardziej spontaniczne, impulsywne mm. działania, a nie z takim całym właśnie złożonym zachowaniem, jak tu pani wstępie powiedziała, z przychodzeniem wcześniej, już z nawiązywaniem relacji z, z ofiarami, to nawet było więcej, więcej kontaktów niż, niż dwa, było więcej telefonów i jeśli dobrze pamiętam, też przynajmniej i chyba przy drugim przypadku było kilka, kilka spotkań między przyszłą, mm -hmm. ofiarą, ofiarą i sprawcą. No i tutaj rzeczywiście trzeba było też zacząć się zastanawiać znowu, czy właśnie ofiary mogły być w kimś, z kimś w konflikcie to nie jest takie też łatwe do oceny, bo część konfliktów jest jakby ukryta, tego, tego tego jakby nie widać. Oczywiście tutaj polega to na przesłuchiwaniu świadków, tak, czyli rodziny, znajomych, ofiar, żeby powiedzieli nam, czy ktoś miał do nich o coś pretensje, czy były z kimś właśnie skonfliktowane w jakiejś sytuacji zależności, nie wiem, pożyczania pieniędzy, jakieś długi, nic tutaj nie wskazywało, natomiast też wiemy, że nieraz to jest jakby bardzo, bo no, hmm, powiem tak. Najczęściej te, 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 te emocje no, to są jakby w postaci jakiś takiej zemsty, rozładowania. No i tutaj taki mechanizm psychologicznym do tej zemsty jest zawsze poczucie skrzywdzenia. Mhm. Więc ten przyszły sprawca musi się czuć skrzywdzony przez przyszłą ofiarę, no i dlatego chce emocjonalnie się na niej rozładować. No i um, oczywiście poczucie skrzywdzenia jest też bardzo subiektywne. Każdy to przeżywa w sobie i nieraz tego po prostu nie widać z zewnątrz. Więc nieraz mógł być jakiś taki uraz, o którym ofiara nie opowiadała. Swoim bliskim. Dla niej to nie była żadna ważna relacja, ale mogło się okazać, że właśnie sprawca sobie to zapamiętał. Coś komuś coś ta przyszła ofiara odpowiedziała, co z jej punktu widzenia nie było jakieś straszne, ale tamten to, to zapamiętał. Natomiast tu znowu no. dość wnikliwa ta analiza właśnie ofiar, tego tła całego wiktymologicznego, no też nie, nie, nie pokazywała żeby rzeczywiście coś to był taki, jak to się mówi, punkt zaczepienia. Kolejna, kolejna dwie motywacje, które też najczęściej występują w zabójstwach, to są zabójstwa na tle seksualnym, zwłaszcza u sprawców o charakterze seryjnym. No tutaj mieliśmy raz mężczyznę, raz kobietę. Nie było, ofiary nie były rozbierane, nie było żadnych działań seksualnych. Tutaj w kryminalistyce, w kryminologii nazywamy też to markerami seksualnymi, czyli pewne obszary ciała, które się kojarzą. Z jakąś tam aktywnością seksualną, tutaj w ogóle to jakby nie było, nie było poruszone. Więc we, też łatwo było wyeliminować tą motywację seksualną. No i jeszcze pozostała motywacja tak zwana psychopatologiczną urojeniowa, gdzie no skrajnym przypadkiem może być choroba psychiczna, no ale znowu sprawca działał w sposób bardzo taki zorganizowany. Był do tego dobrze przygotowany. Poza tym, no już mieliśmy też informacje o samym sprawcy od rodziny ofiar, ponieważ właśnie tak jak pani powiedziała, zanim doszło do zabójstwa, było kilka kontaktów między ofiarą a sprawcą i te przyszłe ofiary opowiadały swojej, swojej rodzinie o tym, o, potencjalnym... tym, o tym potencjalnym kliencie domu. Ją mm. domu. robił bardzo dobre wrażenie, był osobą elokwentną, kulturalną, miłą, dobrze nawiązywał kontakt. Więc tutaj od razu też wiedzieliśmy, że na pewno nie jest to osoba zaburzona w sensie psychiatrycznym, nie jest chora psychicznie, bo by to było, zwracało od razu Uwagę, że się jakoś dziwnie zachowuje nieadekwatnie. Tutaj rzeczywiście bardzo dobre, jakby takie zdolności interpersonalne ten sprawca wykazywał. Więc duży nakład sił, złożone działanie. A zastanawialiśmy się, po co to robi, tak? skoro no nie ma żadnej, żadnej, żadnej dziwnej korzyści. No Powiem od razu, przeskoczę, tak powiem, do końca tej historii, że sprawa jest rozwiązana, sprawca został ujęty, skazany w prawomocnym wyrokiem na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Natomiast w procesie i jeszcze jakiś czas po, bo też próbowali go dziennikarze, o to pytać, ten człowiek się nie przyznaje do, do czynu. Do tej pory. Do te, do, do tej pory więc tą całą jego motywację, ten cały powód dlaczego to robił, no my się możemy tylko domyślać, więc są jakieś tam hipotezy, ale tak naprawdę no to on sam wie dlaczego to robił, a skoro się nie przyznaje, to się nie chce tym podzielić. A jakie są te hipotezy? No bo skoro wykluczyliśmy właściwie wszystkie te najbardziej oczywiste motywy takiej zbrodni, to co, co mogło kierować takim człowiekiem? No więc rzeczywiście tutaj najbardziej prawdopodobne jest, że rzeczywiście mamy do czynienia z motywacją emocjonalną, ale nie wynikającą z relacji między ofiarą a sprawcą. Bo tamtych relacji przed odpowiedzią na ogłoszenie ze strony sprawcy nie było żadnych wcześniej. Jakby on się w ogóle kontaktował nawet mniej w celu nie, nie kupna mieszkania rzeczywiście, że coś no tak. mu nie poszło, nie wiem, był nieprzyjemny ten, ten sprzedawca mm -hmm. mieszkania, i on, tylko wszystko raczej wskazywało na to, że się, on się kontaktuje po to, żeby rzeczywiście tych, 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 tych ludzi w przyszłości zabić, mm -hmm. wybadać, ale z, z celem właśnie dokonania tego zabójstwa. No i tutaj, tak jak powiedziałem, w tym takim najbardziej typowym, że jest to jakaś relacja między ofiarą i z pracą i tu się rodzą emocje, ale może się że sprawca już ma w sobie ładunek emocjonalny, a po prostu ofiara jest obiektem, na którym on się rozładowywuje. No i to jest dość prawdopodobne, że sprawca miał w sobie jakiś ładunek emocjonalny wynikający z jakiegoś jego, najczęściej najbardziej takim kryminogennym uczuciem jest uczucie frustracji. Mhm. Więc zakładaliśmy, że być może życzy się coś mu to często też w tych różnych starszych profilach robionych, tych nazwijmy takich znanych, historycznych przez agentów FBI. Często się mówi, że sprawca musiał mieć jakiś krach życiowy. Stracił pracę, rozstał się, jakieś załamanie w jego, w jego życiu musiało wystąpić. Poczuł się ogólnie skrzywdzony na przykład przez ludzi. No i stwierdza, że się musi na tych ludziach rozładować. Wtedy wybiera ofiary, z którymi ich, jego nic więcej jakoś tam nie łączy. Być może są w jakiś sposób dla niego symboliczne. A po prostu rozładowuje się, czyli jakby źródło jego emocji Gdzieś indziej niż w relacji z ofiarą. No i to jest chyba najbardziej prawdopodobna hipoteza, dlaczego lokator zabijał swoje ofiary. A jak wygląda praca profilera przy takiej sprawie? Ja przy tej sprawie występowałem dość tak, powiedziałbym, bardziej jako konsultant, tak można powiedzieć. Były robione dwa, dwa profile. Jeden robiła moja koleżanka, psycholog policyjny, która zresztą jakby zajęła moje miejsce po, po moim odejściu z komendy stołecznej. To był tak zwany, nazwijmy to, procesowy profil, czyli taka opinia psychologa policyjnego, która się też znalazła w aktach. Ale ze względu na to, że, że pracowałem w komendzie stołecznej i współpracowałem jako właśnie psycholog policyjny z Wydziałem Zabójstw, koleżanka i koledzy z, też odezwali się do mnie równolegle, niezależnie od tego, że już jedna profilerka robiła profil, o tak zwany profil operacyjny. No, mhm. Tak może się fajnie nazywa. Powiedziałbym, że to jest w pewnym sensie, tak mówiąc potocznie, profil trochę na, na, na gębę. Akurat tak dokładnie, jeśli chodzi o formę, to ja po prostu pisałem do koleżanki z Wydziału Zabójstw e-maile ze swoimi przemyśleniami, więc to był taki nieformalny mhm. profil, on się nie znalazł w aktach. No i tutaj rzeczywiście, jak można powiedzieć, co dwie głowy, to nie jedna, i mieli jakby jedne informacje od psychologa policyjnego, psycholożki policyjnej, która robiła swój profil, no i tutaj ode mnie, dlatego też, że znaliśmy się, mieli też pewnie do mnie jakieś zaufanie. I chcieli zobaczyć, co też druga, druga osoba, być może bardziej doświadczona, też im, im coś tam doradzi. Mówił pan na początku, że to był seryjny zabójca, natomiast zostały popełnione dwa zabójstwa, czyli seria taka dosyć krótka, ale jest pan przekonany, że gdyby ten zabójca nie został powstrzymany po tej, po tej drugiej zbrodni, to zabijałby dalej? Zdecydowanie tak. I zaraz, tutaj jeszcze może właśnie, jak pani powiedziała, że są kwestie definicyjne też mhm. od jakiej liczby ofiar zaliczamy kogoś do grona seryjnych Chyba zabójców. Jest, to są I, trzy ba, I bardzo właśnie, często się tak. używa tej takiej klasycznej definicji w BI, że musi być co najmniej trzy ofiary. Mhm. Natomiast w kryminologii już wiele osób z tym polemizuje i mówi, że też nie chodzi o tak naprawdę właśnie liczbę ofiar, tylko też o właśnie zamiar, pewien potencjał. Więc... To jest bardziej chyba istotne, niż ile się uda tak naprawdę zrealizować tych swoich zbrodniczych planów. Między pierwszym a drugim zabójstwem, nasz sprawca nazywany lokatorem, Cały czas szukał nowych ofiar, cały czas dzwonił do nowych ofiar. Nawet umawiał się z nimi na spotkania, natomiast na tych spotkaniach się nie pokazywał. Co, zresztą interpretowaliśmy tak, że właśnie jest dość ostrożnym sprawcą i najprawdopodobniej no, już jak, jak widział ofiary, zresztą jedni świadkowie zeznawali, że widzieli jakiegoś człowieka, który stał z telefonem właśnie pod domem czy pod tym apartamentem gdzieś umówili, mhm. ale nie, 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 nie podszedł do nich. Jak z, zadzwonili na tamten numer, to numer był wyłączony. I tak jakby zastanawiali się, czy to właśnie nie jest ten człowiek, no bo się tak jakby kręcił, rozglądał, ale później, później odszedł. No i tutaj mogło być to związane z tym, że na przykład przychodziły właśnie osoby we dwie mhm. i tutaj sprawca pewnie ocenił, że nie da rady zaatakować dwóch osób naraz, nie, nie da rady zdominować ich siłą, być może będzie to dla niego za trudne. Przy pojedynczych ofiarach, być może, właśnie też ktoś sprawiał wrażenie osoby zbyt, nie wiem, potężnej, silnej, która może mu postawić, postawić opór. Więc rzeczywiście, jakby przygotowywał się i było blisko kolejnych zabójstw, natomiast do nich nie dochodziło. No i po drugim zabójstwie również szukał kolejnych ofiar. Znowu dzwonił. Po ogłoszeniach, próbując umówić się na spotkania. Tam później się na jesieni w okolicach świąt Bożego Narodzenia się wyciszył. No ale już znowu po nowym roku zaczął, zaczął włączać swój telefon. No i rzeczywiście się dobrze pamiętam, w lutym, czyli rok od pierwszego zabójstwa został zatrzymany. Więc tu rzeczywiście jest po prostu szczęście, że nie było więcej ofiar, ale rzeczywiście sprawca szukał kolejne. kolejne Ludzi, żeby ich zamordować. Sprawca, lokator, czy też zabójca z ogłoszenia to był dojrzały facet po 50, ojciec, mąż po rozwodzie, w każdym razie człowiek, który w którymś momencie życiowym miał rodzinę. Wydaje mi się to dość zaskakujące, że no, dojrzały mężczyzna nagle zaczyna zabijać. Czy ja się mylę, czy to się często zdarzają takie sytuacje? Nie, nie myli się pani, dobre, dobre uczucie rzeczywiście. Rzadko ktoś zostaje seryjnym mordercą w wieku dojrzałym, żeby nie powiedzieć prawie na starość. Zazwyczaj seryjni zabójcy zabijają dużo, dużo wcześniej. Pierwsze, pierwsze czyny mają często jako bardzo młodzi, większość są to wszystko mężczyźni. Jako młodzi mężczyźni, nawet młodzi chłopcy, nastolatkowie, tutaj nic nie wskazywało rzeczywiście, żeby, żeby wcześniej ten, ten człowiek miał na swoim koncie jakieś, jakieś ofiary. Z informacji medialnych, było rzecz, że nie był osobą do tej pory karano. Czyli coś takiego musiało w jego życiu nastąpić, że się załamał, czy po prostu zawsze to w nim było i dopiero w tym wieku się ujawniło? no Na pewno są jakieś. oczywiście znaczy czy... są tylko jakieś nasze ta, rozważania. Ta. Bo... Są na pewno jakieś czynniki spustowe, no i tutaj też właśnie mówiłem wcześniej o, tych, o tej motywacji emocjonalnej z tymi krachami mhm. życiowymi, że być może ten stan frustracji jako taki bardzo niebezpieczny, bo frustracja to, to jest wiele badań psychologicznych, że frustracja wiąże się z agresją i mhm. ludzie najczęściej właśnie, jeśli niekonstruktywnie radzą sobie z poczuciem frustracji, no no to rozładowują to w sposób właśnie często agresywny. No i tutaj w postaci jakby najbardziej ekstremalnej formy, czyli zabójstwa drugiego człowieka, że rzeczywiście coś musiało się w życiu tego mężczyzny załamać, coś się musiało mu po posypać. On do końca, nie, tak jak pan mówił, nie przyznał się do winy, już nawet po wyroku wciąż twierdził, że jest niewinny, ale pan nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że to jest faktyczny sprawca tych dwóch zabójstw? Okay. <laughs> Znaczy ja, jakby, ufam, ufam sądowi w tym, w tym zakresie. Przeszło to przez różne instancje, chociaż przypadek Tomasza, komendy, pokazuje, że też sprawa była prawie jakby oczywista i też przeszło przez wszystkie instancje. Wyrok był prawomocny. No tutaj mamy zarówno DNA, mamy analizę fonoskopijną, czyli analizę głosu, ponieważ sprawca został też nagrany przez jedną z właśnie niedoszłych ofiar, ale powiązano to też również z aparatem telefonicznym, którego którego używał, zresztą który u niego też znaleziono po zatrzymaniu, więc no potwierdzono, że używał tego telefonu, z którego dzwonił właśnie ten nasz lokator. Jego głos się potwierdzał, no i chyba najsilniejszy w dzisiejszych czasach dowód, czyli DNA ofiar na, na ubraniu. Podejrzanego w tamtym okresie, dzisiaj już skazanego. Więc jakby ufam sądowi, że te, te dowody są wystarczające, żeby, żeby go jakby no uznać za sprawcę mm -hmm. jego, jego winę. A czy on w jakiś sposób tłumaczył, w jakiś, jak na przykład to DNA mogło się znaleźć na jego ubraniach? No już później sam, sam podejrzany, a, a dalej oskarżony. No u, u różne, że tak powiem, strategie w ogóle sprawcy przyjmują do tłumaczenia. Bardzo często pojawia się wątek jakiegoś wrobienia w tą, w tą mhm. sprawę, tak? Że albo, albo jakiegoś e, próby, bo to często mówią, że na przykład no, policja kogoś specjalnie wyrabia, żeby mieć sprawę zamkniętą, tak? I podrzucają dowody, mhm. e, bo już chcą kogoś wskazać, bo opinia publiczna się domaga, żeby mordercę, mordercę e, e, no to są takie najczęstsze, właśnie tłumaczenia. W każdym razie po zatrzymaniu i skazaniu lokatora, takie zabójstwa w Warszawie już się nie powtórzyły. Nie, takie zabójstwa, żeby ktoś dzwonił, umawiał się na ogłoszenie, tutaj umawiał się na obejrzenie mieszkania, nie, nie, nie powtórzyły się już. A co się z nim w tej chwili dzieje? Y no, skazany siedzi, siedzi w więzieniu. Ja już dobrze pamiętam, że jest to 9, 9 lat od zamknięcia go za murem. Został wskazany na dożywocie. Tak, na dożywotnie pozbawienie wolności. Teraz nie pamiętam, czy ma jakąś klauzulę tego przeterminowego wyjścia zwolnienia z, z, tej, z tej kary. No jak wiemy, że to był człowiek po 50, więc wiadomo, że dla niego na przykład 25 lat przesiedzenia w więzieniu, no to jest więcej niż dla, nie wiem, 30-latka, mhm. tak, bo to już w zupełnie innym wieku będzie, a też no, więzienie nie jest takim miejscem, gdzie nie jest to spa, tak, więc tam raczej szybciej się ludzie starzeją, go zdrowie, zdrowie bardziej doskwiera. Z takich informacji nieformalnych od moich znajomych ze służby więziennej słyszałem, że jest bardzo dobrym osadzonym, w sensie nie sprawia tak, problemów żadnych, wchodzi w jakieś aktywności, pracuje w to, co mu wolno tam mhm. robić, więc tutaj tak mi przekazywali znajomi ze służby więziennej, że. A czy on w związku z tym, że. przystosował się do tych warunków. czuł się osobą niewinną w momencie skazania, próbuje podejmować jakieś kontakty ze światem? W... Wiem, że bo widziałem w telewizji, że jeden z dziennikarzy, reporterów takich śledczych, interwencyjnych, robił materiał o tym i zadzwonił, zadzwonił do niego do więzienia, uzyskał zgodę i rzeczywiście nawet w tym programie była ta kilkosekundowa rozmowa. No i tutaj już nasz skazany powiedział, że wystąpi w programie, jeśli nie będzie chciał z niego ten reporter zrobić mordercy, psychopaty. I pod takim, pod takim warunkiem. No, natomiast ten program nie był, żeby pokazać wątpliwości co do jego sprawstwa, tylko raczej właśnie pokazać to, że groźny przestępca został zamknięty, więc, więc no, ograniczyło się do tych kilku, kilku sekund rozmowy. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Dziękuję również serdecznie. Jan Gołębiowski, profiler kryminalny. I ja również państwu dziękuję i zapraszam na kolejne odcinki przestępstwa niedoskonałego.